Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Po dłuższej przerwie, jeśli chodzi o odcinki, bo teraz bardziej skupiłem się na shortsach, ale witam was w kolejnym odcinku. I jeśli chodzi o live, na początku zacznijmy od tego. Postarałem się w miarę ogarnąć wszystko i mam nadzieję, że już w tym tygodniu pojawi się najbliższy live, ale nic nie obiecuję. To wszystko zależy od prędkości mojego internetu, jaki będzie. Jeśli wszystko będzie git, to postaram się jeszcze w tym tygodniu odpalić powrotny w końcu live po długiej przerwie. To tyle z informacji parafialnych. A my możemy zaczynać. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie temat, jak tak naprawdę byli potężni predatorzy. Właśnie niedawno, kilka dni temu, wyszedł film Nowy Predatorów i w związku z tym stwierdziłem, że zrobię film o tym, jak tak naprawdę byli potężni predatorzy. Więc na początku pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na dole. Tutaj na moim paluszku macie ten przycisk subskrybuj, naciśnijcie go tam na dole, łapeczki w górę. No i już bez przedłużania zaczynamy. Ja Otia, potocznie zwani predatorami lub owcami, są pozaziemskimi gatunkami charakteryzującymi się polowaniem na inne niebezpieczne gatunki dla sportu i honoru, w tym ludzi. Jautia to czująca, humanoidalna rasa, która oddycha atmosferą podobną do ziemskiej, ale posiada poziom zaawansowania technologicznego znacznie przewyższający wszystko, co jest dostępne dla ludzi. Drapieżniki tropią i zabijają swoje ofiary za pomocą kombinacji wysoce zaawansowanych technologii, takich jak aktywny kamuflaż i broń energetyczna, w połączeniu ze stosunkowo prymitywną, tradycyjną bronią, taką jak ostrza, włócznie i sieci. Predatory często rytualnie okaleczają swoją zdobycz i zwykle odbierają swoje trofeum za ich zabójstwa. Predatorzy są wysoce odporne na uszkodzenia fizyczne. Są w stanie wyleczyć się z wielu ran postrzałowych przy minimalnej lub nawet żadnej pomocy medycznej i przeżyć dawki promieniowania, które byłyby śmiertelne dla ludzi. Są również bardzo odporne na większość bakterii i wirusów. Są niesamowicie silni. Z łatwością mogą prześcignąć uwarunkowanego dorosłego człowieka w walce bez broni. I są w stanie zadawać ciosy, które mogą rozbić solidny beton. Są one w stanie oderwać ludzką głowę i kręgosłup od ciała przy niewielkim wysiłku. Są utalentowanymi drwspinaczami i w rzeczywistości wolą poruszać się na wysokości przez drzewa lub po dachach w pogoni za zdobyczą. Zazwyczaj skaczą z jednego punktu obserwacyjnego do następnego, chociaż drapieżniki są w stanie przetrwać ekspozycję w temperaturach Antarktyki przez dłuższy czas. Wydaje się, że drapieżniki preferują gorące klimaty równiny. Ich krew ma luminescencyjną zieleń fosforową i ma zdolność częściowej neutralizacji kwasowości krwi ksenomorfów. Wiadomo również, że nadaje ludziom istotne właściwości życiodajne, zdolne do przedłużenia życia człowieka znacznie ponad to, co normalnie byłoby możliwe. Uważa się, że predatorzy mogą być zimnokrwisty, stąd ich udokumentowane powinowactwo do gorących, wilgotnych warunków i siatka termiczna wbudowana w ich skafandry. Hełm lub biohełm predatora znacznie zwiększa jego zdolności widzenia w różnych widmach, od niskiej podczerwieni do wysokiego ultrafioletu, a także filtruje ciepło otoczenia z obszaru, umożliwiając im rozróżnianie ofiar z większą przejrzystością i szczegółami. Chociaż pozornie są w stanie oddychać ziemską atmosferą, wiadomo, że używają jakiejś formy aparatu oddechowego w przypadku utraty biohełmu. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka.
Mam nadzieję, że taki inny trochę odcinek Wam się spodobał i zostawicie łapeczkę w górę na kanale, subskrypcję tam na dole. I mam nadzieję, że ten live'ik po takiej trochę długiej przerwie od live uda się w końcu odpalić i Co ty pierdolisz, kurwa, głupoty? Wspólnie przeprowadzimy krótkiego live'a na taki powrocik w końcu. Robi wrażenie, robi wrażenie, robi wrażenie. No i ja i co? Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Jestem oazą spokoju. Pierdolonym, kurwa, zajebiście wyciszonym kwiatem lotosu na zajebiście spokojnej tafli jebanego jeziora. Jestem wręcz jak jebany wagon pełen pierdolonych, medytujących tybetańskich mnichów.